Poranek Radia TOK FM. Jest z nami Agnieszka Grzybek, Zieloni 2004, numer 6 na liście SLD w Warszawie, liście sejmowej i także pełnomocniczka Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Kobiet. No teraz już może pani powiedzieć dzień dobry, bo już wszystko o pani wiemy. Dzień dobry. Pani Agnieszko, 15 września pan marszałek zarejestrował komitet w zeszłym tygodniu. 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. Ile jest? Licznik stuka, termin mija 15 grudnia. No mam już w tej chwili około 3-4 tysięcy, to znaczy z zawiadomieniem do marszałka Sejmu, żeśmy złożyli ponad 1000 podpisów, to było dokładnie 1481. Muszę powiedzieć, że nasza inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Zresztą może na początek kilka słów w ogóle, dlaczego myśmy z tym pomysłem. Co to jest? Skąd się wziął pomysł? W ogóle. Skąd się wziął pomysł? Wyszły czy wyszły? Jak to właściwie jest? Właściwie wyszłyśmy, dlatego że ta inicjatywa, nie boję się tego powiedzieć, zrodziła się w środowiskach feministycznych we Wrocławiu. Na początku lipca było takie spotkanie, w którym brały udział dziewczyny, kobiety, wykładowczyni akademickie, ale także działaczki z różnych środowisk, organizacji kobiecych, feministycznych, nieformalnych, formalnych. I to było wkrótce po tym, jak Sejm przegłosował do dalszych prac ten projekt ustawy zakazujący całkowicie aborcji. Także w sytuacji, gdyby ciąża miała stanowić zagrożenie dla życia kobiety. No i byłyśmy rzeczywiście poruszone dosyć mocno i zaczęłyśmy rozmawiać, czy nie warto wobec tego zrobić inicjatywy obywatelskiej, ponieważ ilekroć wcześniej występowano z pomysłami liberalizacji ustawy z 93 roku, mocno ograniczającej prawo do przerywania ciąży, tylekroć żeśmy słyszały, no, że nie wolno ruszać kompromisu, który został zawarty. I trzeba sobie po pierwsze powiedzieć, że jeśli to był kompromis, to zawarty między politykami i hierarchią Kościoła katolickiego. Przede wszystkim dlatego, że ceną była akceptacja Kościoła dla reform związanych z transformacją gospodarczą, społeczną, która wtedy się dokonywała. Unia Europejska. Unia Europejska, to były kolejne etapy. Natomiast od kilku lat ta strona bardzo mocno prawicowa podejmuje rozmaite inicjatywy, żeby to prawo do przerywania ciąży jeszcze bardziej ograniczyć. W 2006 roku był pomysł wprowadzenia zapisu do konstytucji całkowicie zakazującego aborcji. No i w tej chwili znowu ten pomysł się pojawił. I chciałyśmy zrobić inicjatywę obywatelską też dlatego, żeby pokazać, że w społeczeństwie jest bardzo duża grupa osób, która uważa, że prawo należy zmienić, ponieważ ono jest złe, niedobre, niedemokratyczne, że cierpią wskutek tego kobiety. Ja tylko przypomnę taki najbardziej chyba dramatyczny przypadek młodej 20-kilkuletniej dziewczyny, która umarła, ponieważ ona była w ciąży akurat chcianej, ale lekarze odmówili leczenia, ponieważ bali się, że dojdzie do poronienia. Sprawa w tej chwili jest w Strasburgu. Będzie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał nadał przyspieszony bieg sprawie i mamy nadzieję, że zapadnie wyrok jesienią i to będzie prawdopodobnie trzecia przegrana przez Polskę sprawa w Strasburgu. Pierwsza to była sprawa Alicji 1000, a w tej chwili, w tym roku zapadł wyrok w sprawie RR przeciwko Polsce i ta sprawa dotyczyła odmowy przeprowadzenia badań prenatalnych. Także stąd ten pomysł. Myśmy taka ustawę napisały od nowa. Co jest, no właśnie, bo czy to jest ta ustawa, którą Sejm odrzucił, odrzucając też absolutny zakaz aborcji, a którą zgłosiło SLD, czy też inny projekt? Ja może wyjaśnię, że ten projekt, który zgłosiło SLD w tej chwili, po kilku latach, to jest trochę zmieniony projekt z 2004 roku, który de facto był projektem opracowanym przez środowiska kobiece. Ten projekt powstał w gronie w środowisku Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, był bardzo szeroko konsultowany z organizacjami kobiet. Wtedy my trochę nie wiedziałyśmy do końca, czy nam się powiedzieć z inicjatywą obywatelską, więc wybrałyśmy ścieżkę parlamentarną. No okazało się, że wtedy ta ustawa nie została uchwalona. My w tej chwili wzięłyśmy wszystkie projekty, jakie od 2003 roku powstały, porównałyśmy je, ale również wzięłyśmy pod uwagę te zmiany, które się dokonały w ostatnim czasie w innych krajach i to jest ustawa w Hiszpanii, w Portugalii, w Szwajcarii, a jednocześnie też bazowałyśmy na doświadczeniach z realizacją naszej ustawy restrykcyjnej z 93 roku. Jednym z takich bardzo dużych problemów, z jakim się borykają kobiety w dostępie do świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, jest to, że lekarze rozszerzają tak zwaną klauzulę sumienia. Coraz częściej się na nią powołują i to już nie tylko w sytuacji, kiedy
chcą odmówić zabiegu przerywania ciąży, jeśli jest on zgodny z obecnie obowiązującą ustawą, ale na przykład odmawiają wypisania recepty na antykoncepcję doraźną bezpośrednio po stosunku albo też w ogóle na antykoncepcję hormonalną. Ostatnio farmaceuci też wystąpili z takim pomysłem, że chcą mieć prawo do powoływania się na klauzulę sumienia i móc nie sprzedawać w aptece antykoncepcji hormonalnej. No to niech zmienią zawód. No naprawdę nie każdy musi być w tym kraju farmaceutą, nie każdy musi być lekarzem ginekologiem. Także nasza ustawa też takie zapisy. Co jest w tej ustawie? Po pierwsze... Jak by ona zmieniła, gdyby udało się tę inicjatywę wprowadzić do parlamentu i gdyby udało się uchwalić w parlamencie, co już mi się wydaje bardzo optymistyczną wizją, to co ona by zmieniła w naszym życiu? Ona oferuje szeroki pakiet praw reprodukcyjnych, to znaczy będzie pozwalała podejmować ludziom świadomą decyzję, czy chcą mieć dzieci, czy nie, ale proponujemy także dostępność i refundację antykoncepcji, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, refundację zabiegów in vitro i przerywanie ciąży do 12 tygodnia wyłącznie za zgodą kobiety, bez żadnych konsultacji, do 18 tygodnia w sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, jeżeli płód jest nieodwracalnie uszkodzony, nie ma możliwości wyleczenia też w fazie prenatalnej, to wówczas do 24 tygodnia. To są rozwiązania przyjęte w Hiszpanii w tej ustawie, która została niedawno przyjęta. Natomiast jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety bez ograniczeń, ale zgodę zawsze decyzję podejmuje kobieta po otrzymaniu pełnej informacji medycznej. I jednocześnie też to jest zapis, z którego jesteśmy bardzo dumne. Starałyśmy się uporządkować sprawy właśnie z tym takim niemonitorowanym, nagminnym stosowaniem klauzuli sumienia. A mianowicie chcemy, żeby lekarze składali oświadczenie na piśmie u kierownika placówki, czy to pracują w placówce prywatnej czy publicznej, że chcą się powoływać na klauzulę sumienia, żeby ta informacja była publikowana w biuletynie informacji publicznej, była aktualizowana co kwartał, a jednocześnie, żeby kobieta, jeśli dzwoni, żeby się umówić na wizytę u ginekologa, miała prawo do informacji, czy lekarz, złożył takie oświadczenie. No i ponieważ mamy wolny, tak zwany wolny rynek, no to myślimy, że dzięki temu ten wolny rynek też pozwoli uregulować te kwestie. Co jest ważne, bo pan redaktor powiedział, że nie wiadomo, czy ustawa zostanie przyjęta, że są małe szanse. No wszystko oczywiście zależy od składu parlamentu. Jeżeli się utrzyma hegemonia konserwatywna, to pewnie nie. Ale co jest ważne, ponieważ ustawa będzie składana w trybie inicjatywy obywatelskiej, w związku z tym marszałek Sejmu jest zobowiązany w ciągu 6 miesięcy dopuścić projekt do procedowania, więc on będzie się pierwsze czytanie. Jeżeli Sejm projekt odrzuci, my jesteśmy gotowi z tą inicjatywą występować co roku, ponieważ chcemy doprowadzić do debaty takiej naprawdę rzetelnej, odpartyjnionej, wolnej od hipokryzji. W związku z tym też zwracamy się do różnych środowisk, grup, osób znanych o poparcie naszej inicjatywy. Tworzymy społeczny komitet poparcia. Sporo osób już wyraziło swój akces. W całej Polsce mamy koordynatorki regionalne, informacje na stronie www.takdlakobiet.pl. Tam są formularze, także proszę sprawdzić stronę, ściągnąć formularz, zacząć zbierać podpisy i wysłać na adres. Nie niepokoi panią to, że macie tylko koordynatorki, a nie macie koordynatorów? Nie, są również wśród nas panowie, którzy się zaangażowali w akcję zbierania podpisów. No tak akurat się ułożyło, że zaczęłyśmy o tym projekcie dyskutować w środowisku feministycznym i to jakoś najsprawniej nam poszło wyszukanie tych osób. Ale zgłaszają się również panowie, także nie, niepokoi mnie to, że... No i jak teraz będzie wyglądało zbieranie? Bo 100 tysięcy to jest dużo. Przy ustawie parytetowej przecież to było, widać było z jakim trudem, a to prosta. To prawda, ale akurat z ustawą parytetową troszeczkę było tak, że pierwsze działania były takie spontaniczne, to znaczy myśmy sądziły, że no, został ogłoszony komitet, ruszyła informacja w świat, że trwa akcja zbierania podpisów i że ludzie się masowo do tego rzucą. Natomiast problem jest taki, że Polacy jak siedzimy się przed komputerem, to chętnie klikamy i podpisujemy różne apele i petycje, natomiast gorzej jest podpisywać je realnie i taka zorganizowana akcja ruszyła troszeczkę później. My zaczęłyśmy zbierać od właściwie pierwszego dnia, kiedy już otrzymałyśmy zgodę marszałka.
Także tworzą się, no, są struktury, można przez stronę wypełnić ankietę wolontariacką. Sporo osób się zgłosiło, zadeklarowało też. Myśmy się też zwróciły z apelem do partii politycznych na lewo od PO, czyli do SLD, do Ruchu Palikota i do Polskiej Partii Pracy, o to, żeby zadeklarowały poparcie ustawy i zadeklarowały, ile w trakcie kampanii zbiorą podpisów. My nie mamy, no bo my i tak jesteśmy w tej inicjatywie. No poza tym, czy miałam sama do siebie napisać list? No, uznam, tak. Że nie, no uznałyśmy, też chciałam podkreślić, że do Partii Kobiet też się nie zwróciłyśmy z tym pismem, dlatego że Partia Kobiet też jest od samego początku włączona w tę inicjatywę. Dziewczyny bardzo aktywnie zbierają podpisy i także no trudno, żebyśmy same do siebie pisały listy. Jak to będzie wyglądało? Bo przy ustawie parytetowej, to pamiętam, były chyba 2 czy 3 takie weekendy rzutu na taśmę, tak, kiedy w supermarketach, molach, w różnych takich miejscach się zbierało. Teraz jak to będzie? No nam zależało, żeby we wrześniu jeszcze komitet został zarejestrowany. No chcemy na pewno wykorzystać czas kampanii wyborczej. Zresztą spływają deklaracje od pojedynczych kandydatek czy kandydatów, którzy deklarują, jaką liczbę podpisów zbiorą. Będziemy też organizowały całodniowe akcje. Na przykład 28 września jest Światowy Dzień na Rzecz Bezpiecznej Aborcji. Na początku października jest Światowy Dzień na Rzecz Antykoncepcji. Więc to będą takie akcje ogólnopolskie. Wyjdziemy w teren, na ulicę, będziemy zbierały podpisy. Poparcia udzieliły nam różne środowiska i Fundacja Feminoteka, i Kampania Przeciw Homofobii, i Krytyka Polityczna, która będzie też swoje kluby uruchomi. Udzieliła nam również poparcia Fundacja imienia Izabeli Jarugi-Nowackiej i też będzie organizowała całodniową zbiórkę podpisów. Będzie z nami pan profesor Paweł Nowacki, będzie pani Barbara Nowacka, także też będziemy zbierać podpisy. No i przede wszystkim planujemy też w całej Polsce cykl debat informacyjnych, ale przede wszystkim też wokół tych tematów merytorycznych, które ustawa zawiera, czyli będą i debaty antykoncepcji, edukacji seksualnej, i in vitro, i bioetyce, także i będzie temu towarzyszył pokaz filmu Podziemne Państwo Kobiet w reżyserii Klaudii Snochowskiej, Gonzales i Anny Zdrojewskiej. To jest, jak rozumiem, jeden ze sztandarowych projektów, w którym biorą udział Zieloni, których pani reprezentuje na liście SLD w Warszawie, przypominam, miejsce 6. Czy program Zielonych jest naprawdę tak bliski programowi SLD? No ja powiem tak, nasza współpraca zaczęła się w roku 2010 przed wyborami samorządowymi, ale właściwie wcześniej żeśmy się już bo tak pani przeglądali. Pani do SLD się nie zapisuje, prawda? Nie, absolutnie. Ja jestem w Zielonych i po na prostu liście SLD. Na liście SLD zdecydowaliśmy się na ten sojusz, bo jak scena wygląda polityczna, to wszyscy wiemy i rozmaite nowe podmioty się potykają nie o kartelizację. Z miłości, tylko z rozsądku, ale też powiedzmy sobie, że ta nasza współpraca została poprzedzona wnikliwą analizą. Myśmy analizowali program wszystkich kandydatów na prezydenta i wtedy Napieralski wygrał. Znaczy po prostu wypadł najlepiej. Natomiast w tej chwili łączą nas też kwestie związane z polityką społeczną, niektóre ekonomiczne. Dla Zielonych najważniejsze są sprawy związane z pracą, z ustabilizowaniem kwestii umów śmieciowych. Bardzo dziękuję. Agnieszka Grzybek, Zieloni 2004, numer 6 na liście SLD w Warszawie i pełnomocniczka Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Kobiet. Teraz informacje w TOK FM. Dziękuję.